Z tej strony Kasia Leśniewska z portalu Eurowizja.org, a dzisiaj jest ze mną, co prawda wirtualnie, ale zawsze, Karolina Stanisławczyk, uczestniczka tegorocznych preselekcji Tu bije serce Europy, wybieramy hity na Eurowizję. Cześć Karolina! Hejka! Już 19 lutego wraz z Chicou Toro powalczysz o bilet do Turynu, ale może najpierw zapytam Cię, skąd w ogóle pomysł na wysłanie piosenki do preselekcji? A wiesz co, to był trochę taki spontan, bo na początku zrobiłyśmy piosenkę, nam się po prostu spodobała, była taka taneczna, wiesz co, też hiszpańsko-polska piosenka, więc to był taki plus, że nasuwało się, że może na Eurowizję, ale to był taki spontan, że myśleliśmy, dobra, może zgłośmy, ale nie byliśmy przygotowane na to, że nawet będą preselekcje, po prostu tak dla fanu z jednej strony, z drugiej strony był fajny klimat tej piosenki, pomyśleliśmy, że może się spodoba, no i tak o. Nikt nie był gotowy na tę preselekcję, a powiedz, czy śledzisz w ogóle Eurowizję? Tak, śledzę, ale wiesz co, nie tak co roku, nie powiem, że jestem zawsze przy telewizorze, aczkolwiek śledzę. Okej, okay. No tak jak mówisz, takie hiszpańskie rytmy, taneczne piosenki często właśnie pojawiają się na Eurowizji, także myślę, że to, że zakiełkowała ta myśl w waszej głowie, to pokazuje, że coś tam wiecie o konkursie. A opowiedz nam coś więcej o tej kooperacji. W ogóle skąd się znacie, skąd pomysł na taki kawałek w stylu reggaeton? Wiesz co, to też był duży spontan, bo jakby odezwała się do mojego menadżera, potem do mnie, że ma taką piosenkę i to było już jakoś ponad rok temu, w zimę. Ta piosenka już leży i leży. Nie wiem, ona na początku miała iść na Chicky album. Przepraszam. I jakby w ogóle, wiesz, to też nie była trochę stylistyka, w której ja tam się obracałam, ale pomyślałam, że fajnie, że takie taneczne, słoneczne, Chicas ma super głos, super energię, poznałam też ją, no wiadomo, że ją poznałam, super osobą, więc jakoś tak dobrze mi się też napisało tekst do tej piosenki, bo ja pamiętam, napisałam ten tekst w kuchni w domu jakoś 10 minut, prawie że na i było tylko, no w sumie takie taneczne, to może potańczyć, no i spoko, no tak nagrałyśmy o tak, bo no był taki duży spontan. Chyba właśnie czuć taki spontaniczny efekt tej piosenki, że dobrze obie się czujecie w tym, że to jest takie młode. Tym bardziej, że mówisz, że piosenka została napisana zimą, tego na pewno nie czuć w tej piosence. A powiedz, czy macie już jakieś plany na występ podczas preselekcji? A właśnie będziemy się przygotowywać od następnego tygodnia. Będziemy chodzić już na tańce, na choreografię z tancerzami. Mamy tam swoje plany, typu też właśnie chcemy wzmocnić ten refren, bo czytamy komentarze i widzimy, że ludzie tutaj oczekują większej energii w refrenie. Mam nadzieję, że uda nam się to zrobić, a raczej no, jestem pewna, że się uda. No i też tym występem bawić, tak? Więc to jest taki, bez takiego stresu, na chillu, spokojnie. Tak jak w ogóle wyszła ta piosenka, tak będziemy się zachowywać raczej. I to zdecydowanie w niej czuć, czyli będzie tanecznie, kolorowo, super, tak. Fajnie się zapowiada, fajnie, że czytacie też komentarze. No właśnie, to jest dla Ciebie trochę nietypowy kawałek, do tej pory gustowałaś w innych klimatach, więc może powiesz, jak do tej pory wyglądała Twoja kariera, Twoja ścieżka? No, nie było, było na pewno popowo, ale było zróżnicowanie i to chyba też dużo osób mogło już zauważyć, bo klisze, atrament, Trzymasz jak ja, te moje trzy single, które gdzieś tam ostatnio wydawałam, są w stylizacji 80s, co też widzę, podoba się moim fanom. Zresztą mi też, bo ja zawsze lubiłam takie piosenki i kojarzą mi się trochę z dzieciństwem, ze samochodem, z moim tatą, jak jeździliśmy sobie, słuchaliśmy, więc ja lubię i nawet często na imprezach coś włączam. O, zawsze. Włączam albo włączam. Mi się tak to myli, czy to jest dobre. Wszyscy się ze mnie znajomi śmieją. Ale na przykład był Vibe z Michałem Szczygłem, który był taki bardziej typowo popowy, nie było nowoczesny, gitara tam była. Malibu to był mój pierwszy singiel i jakby totalnie taki radosny, taneczny, no ale to już widzicie, wraca do tanecznych, radosnych, takich gorących singli jak Move. No i Rio, które nagrałam przed Move.
to było takie wprowadzenie do piosenki Mów, żeby wszyscy jakby no, zapoznali się, że teraz będzie taki projekt latynoski. Ale Rio jako taki projekt latynoski, który chyba nie będzie wchodził na płytę. Mm-hmm. Ale planujesz kolejną płytę? Tak, planuję. Tylko jeszcze tak spokojnie, bo zastanawiam się dokładnie, jak to fajnie, spójnie złączyć, żeby to miało A i koniec swój. No. No tak, na pewno bije taka młodość od ciebie, ale tak jak mówisz, słychać to inspiracje gdzieś tam 80-sami, gdzieś tam różne się gatunki przewijają w twojej muzyce. Może powiesz tak ogólnie, co cię inspiruje właśnie, oprócz tej jazdy samochodem w dzieciństwie? Wiesz co, inspiruje mnie na pewno moje życie, na pewno do pisania tekstów, które no, tak naprawdę najbardziej lubię pisać. W ogóle w całym jakby procesie piosenki, tworzenia, ja najbardziej lubię pisać teksty. Tak, i to na pewno mnie całe moje życie inspiruje. To też życie moich znajomych, jak mi coś opowiedzą fajnego. Czasami jakieś też inne piosenki, jakieś obrazy, różnie. Ogólnie z ogólnym takim pojęciu sztuka. Wow, niesamowite. Fajnie. Myślę, że to słychać i widać i myślę, że sam ten kawałek Move jest taki bardzo różnorodny. Gdzieś się też przeplatacie energią właśnie z Chico. Ale jesteś też bardzo młodą osobą, także myślę, że to jest bardzo słyszalne w twojej muzyce. Ale na temat osób młodych panuje takie przekonanie, że to właśnie dla nich jest ten konkurs, że właśnie dla nich jest Eurowizja, dla osób, które znajdują się gdzieś tam na początku swojej ścieżki muzycznej. Czy to też właśnie pchnęło ciebie, was do wysłania tej piosenki? No, wiesz co, może nie myślałyśmy w ten sposób, ale jakoś tak po prostu, tak jak mówiłam, to był spontan i też pomyśleliśmy, że to fajnie, że my mamy taką młodą energię, to faktycznie też może ci młodzi fani Eurowizji na to zareagują w ten sposób, że fajnie, że ktoś w naszym prawie wieku albo coś, więc to też było trochę tak. No tak, ta młodość jest widzialna na Eurowizji, zwłaszcza po zeszłorocznej wygranej Måneskin. Także to na pewno. A oglądałaś Eurowizję rok temu? Tak. I właśnie jeszcze jak typowaliśmy sobie tam wśród znajomych, kto wygra, a jeszcze były preselekcje i tak dalej, wybierano dopiero, jeszcze nie było Eurowizji, no to ja też już mówiłam, że Måneskin, bo ja też bardzo lubię taką muzę słuchać i bardzo mi się podoba ten zespół. Super, okej. Okay. Czyli był jeden z twoich faworytów rok temu? Tak. Mam nadzieję, że pójdziesz ich falą i gdzieś ta młodość znowu wybrzmi na Eurowizji. No ale za to był w ogóle niesamowity rok. Opole, występ na Sylwestrze. Jeśli nie Eurowizja, albo jeśli też Eurowizja, to jakie są twoje plany poza tym? Poza Eurowizją? Wiesz co, na pewno skupić się na moich teraz piosenkach, skupić się na jakimś tam rozwoju duchowym swoim. Wyjechać na wakacje i też na pewno odpocząć, bo nie byłam za granicą jakieś 4 lata. To też grę na pianinie, bo może bym coś takiego bardziej lirycznego, takiego romantycznego stworzyła dla swoich fanów, bo ostatnio stwierdziłam, że nie mam takiej piosenki, po prostu zawsze jakieś taneczne, ale nie mam takiej, więc może w to. No i jak najwięcej skupić się na tych rzeczach, które mogę osiągnąć, więcej koncertów grać i najbardziej bym chciała zagrać jakiś super festiwal typu opener. To jest moje największe marzenie. O, no to bardzo, bardzo ci tego życzę, ale widzę, że głowa jest pełna planów, jesteś zajęta i masz dużo pomysłów też na siebie i na swoją muzykę. Także myślę, że Eurowizja gdzieś by się super wpisywała w te plany. Bardzo bym chciała. Ale wiesz... Przepraszam, przerwałam ci. A nie, w porządku. Tak, myślę, że społeczność fanów Eurowizji i w Polsce, i za granicą jest bardzo taką przychylną społecznością fanów, więc myślę, że bardzo ciepło odbiorą również twój kawałek w preselekcjach
i gdzieś tam pomoże ci to właśnie w zagraniu większej ilości koncertów, może festiwali i w dalszym rozwoju kariery. Dziękuję bardzo, by tak było. Czy chciałabyś coś dodać jeszcze od siebie, może dla właśnie naszych czytelników? A właśnie bardzo ich pozdrawiam i dziękuję, że tak aktywnie komentują i dają mi różne wskazówki. No i co? I mam nadzieję, że spodobał Wam się nasz występ. Widzimy się tak w takim razie 19 lutego podczas Tu bije serce Europy. Wybieramy hity na Eurowizję. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję.